Dzień dobry, witamy Państwa w Okienku z Parlamentu. Jest ze mną Artur Soboń, jestem Dzień dobry. Marcin Horała. No, znajdujemy się również na terenie kompleksu budynków parlamentu, stąd nasze Okienko z Parlamentu właśnie. A dzisiaj rozmawiamy znów ponownie o sądownictwie. Ja muszę przyznać, że odczuwam lekki przesyt tematem, bo ile można o tym samym, ale wszyscy uważają, że temat i słusznie, że temat ważny, więc mówmy. Przesyt może jest dla kogoś, kto rzeczywiście często w tej sprawie zabiera głos, ale na pewno nie dla tego, który od lat czeka na przykład na sprawiedliwy wyrok. A to oczywiście, tak. Ten tematem żyje. Ten żyje zdecydowanie. Arturze, no to tak potestujmy twoje, nie wiem, sumienie, twoje poczucie moralności, sprawiedliwości. Dwie sprawy. I chodzi mi tylko, żebyś tak no, intuicyjnie powiedział, co jest większą zbrodnią, większym przestępstwem, gorszym twoim zdaniem. Czy zjeść w sklepie batonik, no powiedzmy ukraść batonik, wart tam kilkadziesiąt groszy, czy na przykład nawiązać współpracę z gangsterem, umożliwić mu ucieczkę przed wymiarem sprawiedliwości w zamian za alkohol i wizytę w agencji towarzyskiej? Moja, bym powiedział, taka stępiona, całkiem tempa pisowska intuicja moralna i sumienie podpowiada mi, że jednak ten batonik ma dużo niższą rangę z punktu widzenia zagrożenia bezpieczeństwa, zbrodni i jakiegokolwiek poczucia sprawiedliwości i powinien być inaczej jednak potraktowany niż ta druga sytuacja. A tu właśnie okazuje się taka praktyka wymiaru sprawiedliwości, że nieważne co, kto zrobił, ale bardziej kto. To znaczy... To personalistycznie. Tak. Otóż jak uczynił to zwykły człowiek, bo z tym batonikiem to rzeczywisty przykład, no to został szybko osądzony, skazany, pani taka... Nawet Sąd Najwyższy podtrzymał tą karę, natomiast ten drugi przypadek to był sędzia, który zresztą wypuścił gangstera właśnie za takie łapówki. 10 lat mu uchylano immunitet. To jest znakomity przykład równości wobec prawa. Tak. Wszystkich obywateli. To zdaje się, że konstytucja o tym mówi. I tej praworządności, którą to zapewnia ten system rzekomo, a my niby ją naruszamy, tęże praworządność tą zmieniając. No cóż, nie pojawił się jeszcze wątek pisowskiej łapy. Położonej na sądownictwie. Brudnej łapy. To posłowie opozycji tak mają, że PiS te łapy kładzie i chce położyć i tak dalej. Zawsze nad tym zastanawiam, że jeśli na przykład było tak, że przed reformą. A czemu właściwie brudnej, przepraszam, ja dopiero skojarzyłem. Przecież z higieną u nas w klubie to, znakomicie. Nie o taką nieczystość chodzi, nieczystość intencji oczywiście. Natomiast ja się zastanawiam nad tym, jak przed reformą to prezes, niezależnie od tego, nie oceniajmy go politycznie, prezes sam decydował, kto idzie na sprawę. Prezes sądu dodaje. Oczywiście sądu, jeszcze tak. Jeszcze ktoś pomyśli, że prezes Kaczyński. Tak, prezes sądu. A teraz będzie to drogą losowania, to co jest z punktu widzenia tego sędziego, który ma orzekać większym zakresem niezawisłości jego, ta sytuacja, w której go wyznacza urzędnik, było nie było, państwowy, który jest finansowany przez Ministerstwo Sprawiedliwości, budżet państwa szeroko rozumiany, czy kiedy to jest generowane drogą losową? Otóż to. To prosty przykład. Ja akurat, ja wiem, ale z tym pytaniem retorycznym naszych widzów już zostawimy i biegniemy na salę obrad. Bardzo dziękujemy. Kłaść łapy na wymiarze sprawiedliwości. Zapraszamy do okienka. Do zobaczenia.